Czwarty komisariat policji na zawodzie. Czy jest to możliwe? Tak dokładnie nie wiemy, ale pierwszy krok został już uczyniony. Miasto przekazało w trwały zarząd policji teren w dzielnicy Zawodzie, w pobliżu skrzyżowania ulicy Mirowską z ulicą Dzielną. Tam obsługa komunikacyjna jest jeszcze od ulicy Dzielnej i od ulicy Bocianiej. To jest działka około półhektarowa z przeznaczeniem pod potencjalną budowę komisariatu policji, który prawdopodobnie przeniósłby się z ulicy Kopernika. Zapewne nowa lokalizacja pozwoliłaby policjantom szybciej dotrzeć do mieszkańców dzielnic. W Zawodzie, Dąbie, Stare Miasto, Mirów, więc na pewno ta lokalizacja byłaby korzystniejsza dla policji i także zwiększałaby poczucie bezpieczeństwa dla społeczności miasta Częstochowy. Przekazanie działki w trwały zarząd policji oznacza, że budowa nowego komisariatu powinna się rozpocząć w ciągu 3 lat. Zgodnie z uzgodnieniami policja w ciągu 3 lat powinna rozpocząć tę inwestycję związaną z budową komisariatu w tej właśnie lokalizacji na niezagospodarowanej półhektarowej działce.